Gromkie brawa i owacje na stojąco. Ta reakcja rzeczywiście sprawia nam ogromną radość, też dlatego, że włożyliśmy dużo pracy w ten spektakl. Moja praca to już się tam gdzieś zamknęła na poziomie tekstu, ale to, co wyprawiali tutaj aktorzy, żeby się nauczyć i nie tylko grania w piłkę, ale tego też bardzo takiego precyzyjnego, można powiedzieć matematycznego, dokładnego spektaklu, to jest naprawdę ogromny wysiłek i ogromne brawa dla nich. Takich podziękowań nie brakowało na premierze spektaklu Chłopcy z Roosevelta. Publiczność spektaklem była zachwycona. Wzruszyłam się co najmniej 3 razy. Naprawdę, mimo że nie jestem może na co dzień aż taką fanką piłki nożnej, mam męża kibica, ale mimo to właśnie myślę, że każda kobieta też bardzo dużo może wynieść z tego spektaklu, dużo wzruszeń, właśnie też dużo przecież postaci kobiecych, takich bardzo mocno zarysowanych, także no serdecznie polecam każdej pani. Jestem pozytywnie zaskoczony, no tak streścić historię tutaj górnika wielkiego klubu, często w humorystyczny sposób, ale również te negatywne aspekty, które się przejawiały w tamtych czasach, naprawdę warte obejrzenia. Super, myślę, że to dla Zabrza obowiązkowa pozycja na liście do obejrzenia. Myślę, że każdy mieszkaniec Zabrza powinien wybrać się do teatru i zobaczyć swój ulubiony klub w pigułce. Jestem mieszkanką Zabrza, tata zaraził mnie sportem. Mnóstwo nazwisk, tych historii, które się przewinęły, jak gdyby poprzypominało mi fantastycznych piłkarzy tego klubu. A tych legend na samej premierze nie brakowało. W pewnym momencie te fragmenty swojej kariery piłkarskiej i aktorzy przypominali na scenie teatru, no to wzruszyło mnie osobiście. Finały, półfinały, spotkania z Romą, z Manchesterem, no i wiele innych przypadków, które towarzyszyły nam w trakcie kariery. Przypomniała się historia? Dobre wspomnienia, panie Janie? No na pewno. Podobał mi się ten spektakl, mi się bardzo podobał. Poleca pan? Tak. Ja grałem w Górniku sporo lat, spędziłem sporo lat czasu w Górniku. Dlatego powiedzmy taki spektakl dotyczący tego zespołu, no to jest zawsze przyjemność, to nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Spektakl opowiadający o największych sukcesach naszego piłkarskiego klubu to lokalna opowieść inspirowana książką Pawła Czado. Bardzo byłem ciekaw, jak uda się połączyć te miliardy wątków i udało się. Trzeba też oczywiście pamiętać, że te historie, na przykład jedna osoba mówiła kilka historii kilku piłkarzy, to było połączone, to było jakby wybełtane. I wyszła z tego świetna opowieść, można było się wzruszyć, można się było zaśmiać. Bo to historia o ludziach, którzy tworzyli legendę klubu, która do dziś jest zapisana na kartach stuletnich dziejów naszego miasta. Ten spektakl powinien zobaczyć każdy szanujący się kibic. Po pierwsze, doskonały test, żeby rozpoznać zawodników. A po drugie, myślę, że aktorzy przekazali to, co powinno w każdym sercu piłkarza Górnika Zabrze grać. Ta miłość, która jest zawsze niezależnie od wyniku, ta identyfikacja, no i to, co wybrzmiało. Nie ma Zabrza bez Górnika, nie ma Górnika bez Zabrza. Górnik Zabrze jest ikoną tego miasta i bardzo fajnie, że ten spektakl powstaje właśnie teraz, ponieważ on może upowszechnić pewną wiedzę o pewnym świecie, który był dobry, który był lepszy od tego świata, w którym my żyjemy teraz. Ktoś, kto wie o Górniku dużo, wyciągnie z tego wszystkie smaczki, tą piękną, wielką historię. A ktoś, kto o Górniku nie wie nic, wyciągnie z tego ponadtematyczną, taką uniwersalną opowieść o człowieku, o życiu, o dążeniu do sukcesu, o dobrych i złych stronach. Także jako kibic, jako pracownik klubu jestem nieprawdopodobnie dumny, że mogę chociaż w części być częścią Górnika, który został pokazany na scenie, a jako człowiek jestem dumny, że byłem na tej sztuce, bo ona pokazuje po prostu uniwersalne wartości. Premiera była nie tylko czasem dla sztuki, ale też okazją do spotkań. To, co dziadek opowiadał, zgadzało się z tym, co było na scenie? Tak, no wiadomo, że troszeczkę jakby ten charakter artystyczny jest wiadomo, że bardzo rozmydlony i troszeczkę inaczej interpretowany, ale jeśli chodzi o samą sztukę, to bardzo fajnie, no generalnie pokazana rzeczywiście historia tamtych czasów też piłki. To akurat z tymi opowieściami się zgadza, czyli jedność drużyny, taki bardziej rodzinny charakter całego klubu przede wszystkim i też drużyny.
Więc to na pewno się zgadza, to taki główny, dość wzruszający motyw przewodni sztuki i przy okazji też rzeczywiście życia, tak, i tego, które wtedy miał miejsce, całej historii klubowej. Historii, którą tworzyły także same rodziny wielkich piłkarzy. Tak do końca jakby nie mogłam się uchwycić jednej postaci, musiałam tak naprawdę zagrać te wszystkie żony, bo one tak naprawdę bardzo były blisko tego wszystkiego, tych swoich mężów i one przeżywały to na swój sposób. Często nikt o tym nie wie, nikt się nad tym nie zastanawia i to było dla mnie jakby takie wyzwanie. Ale te wyzwania zainspirowały aktorów. O Górniku wcześniej wiedziałem naprawdę niewiele, ale dzięki temu przedstawieniu raz, że poznałem kulisy sław, a poza tym byłem na stadionie Górnika. Pierwszy raz w życiu w ogóle byłem na stadionie podczas meczu. To było naprawdę duże przeżycie. Po tej pracy nad tym spektaklem doszedłem do wniosku, że jest to jednak dziedzina, którą warto się zainteresować, którą warto śledzić i każdy kulturalny człowiek powinien też mieć gdzieś w swoim kręgu zainteresowania również sport, nawet taki jak futbol. W Teatrze Nowym Chłopców z Roosevelta będzie można jeszcze zobaczyć 17 października.